Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie w porannej rozmowie telewizji w Polsce.pl. No w Polsce, bo w Polsce przecież mieszkamy, a w Polsce rządzi Zjednoczona Prawica. Jaką ma większość i na kim ta większość tak naprawdę stoi, na czym się i na kim przede wszystkim się opiera? Pytamy dzisiaj, czy Paweł Kukiz uratuje Zjednoczoną Prawicę, jakie są jego plany na przyszłość, czy rzeczywiście obiecane przez Prawo i Sprawiedliwość kwestie wchodzą już w grę i stają się powoli elementami systemu prawa w Polsce. No to jak Paweł Kukiz, to Paweł Kukiz, drodzy państwo. Bardzo serdecznie witam, panie Pawle. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Przepraszam, że nie ma tego obrazu, ale coś tutaj nakręciłem przy tej kamerce. Jestem pokolenie liczydła i tak dobrze, że ten komputer w powietrze nie... Fajnie, cieszymy się, że jest pan z nami, a trochę roboty macie. Proszę wybaczyć, dziś jest piątek, więc tak spytam na początek o kwestie mniej poważne, ale gdzieś tam nurtujące... Nigdzie nie idę do Mazurka i nigdzie się nie wybieram w piątek, to od razu panu mówię. Jestem w domu, poza tym żona mnie zapędziła w tych wolnych chwilach do malowania i tapetowania pokoju. Czyli człowiek ciężkiej pracy również fizycznej. Ja nie wiedziałem, że się pan zna na takich rzeczach. Całe życie. No panie redaktorze, jestem mistrzem. Ja mogę w każdej chwili, wie pan, zrezygnować czy z Sejmu, czy z czegokolwiek i zająć się tapeciarstwem, malarstwem i złotorączkiem. No, dobrze. No i muzyką, bo to chyba... To mi po tych wypowiedziach moich kolegów i koleżanek byłych, to mi troszkę z tą muzyką przeszło. Mam lekkie obrzydzenie do sceny w tej chwili, ale pewnie to też przejdzie za jakiś czas. Ja myślę, że tak. Dobrze, że pan wtedy wytrzymał to, co wyrabiano z panem, bo przecież nie tylko, tak jak pan słusznie zauważył, muzycy, często przecież pana koledzy, koleżanki ze sceny, ale także politycy. Panie redaktorze, myśmy 20 lat się bili o życie najbliższej osoby w całej rodzinie, także wie pan, jestem tak zahartowany i moja rodzina, że mnie te histerie salonowe nie są w stanie w jakikolwiek sposób wyprowadzić z równowagi i tak dalej. Tym bardziej, kiedy ma człowiek czyste sumienie, wie pan, ja jestem chyba ewenementem w polskiej polityce, nieskromnie powiem, bo niech mi pan wskaże drugiego posła, który od 6 lat nie pobiera subwencji partyjnych, to jeszcze blisko 40 milionów złotych zostawiłem w kieszeni podatnika. Niech mi pan pokaże drugiego polityka, który mając okazję, tak jak w tej chwili ta arytmetyka sejmowa, by obejmować ministerstwa, spółki, zatrudniać rodziny, Bóg wie co i tak dalej, niczego z tego nie wziął ani dla siebie, ani dla swoich posłów, ani dla znajomych, ani dla rodzin. Niech mi pan pokaże w końcu posła drugiego w Polsce, który w ciągu na przykład tej ostatniej kadencji od 2 lat wpłaciłem na cele marketingowo-polityczne i dobroczynne około 100 tysięcy złotych, czyli praktycznie całe swoje uposażenie poselskie. No a mimo wszystko przez tych swoich kolegów, byłych artystów, przez mainstream i tak dalej nazywany jestem oszustem, złodziejem. Co on dostał? Co on dostał, że on zagłosował tak jak PiS? Ustawy dostał, drodzy ludzie. Ustawy takie, które w przyszłości przysłużą się wam, nam wszystkim. A miał pan już okazję rozmawiać z prezydentem? Mówię oczywiście a propos tej koncepcji dotyczącej sędziów pokoju. Czy pan... Sędziowie pokoju, miałem z panem prezydentem, tutaj była wymiana SMS-owa i pan prezydent na moje zapytanie poinformował, że właśnie skończona jest ustawa o sędziach pokoju. Dzisiaj rozmawiałem z panem ministrem Szrotem i będzie mnie umawiał z panem prezydentem na przyszły tydzień. Tam chciałem jeszcze oprócz sędziów pokoju, prosiłem też o to, by w spotkaniu mógł uczestniczyć Rafał Górski, chłopak, który zajmuje się taką inicjatywą Obywatele Decydują. To jest taka INSPRO, organizacja proobywatelska. Będziemy rozmawiać również o pakiecie takich ustaw proobywatelskich z panem prezydentem, między innymi o nowelizacji ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, tak by można było zbierać podpisy pod również w drodze cyfrowej i przez internet pod obywatelskimi projektami ustawodawczymi. A co pan sądzi o tych pomysłach, o których ostatnio mówił Donald Tusk, a mianowicie, żeby takie zmiany wprowadzić w konstytucji, żeby rzekomo planowane przez obecny rząd wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, no, było trudniejsze.
Po pierwsze, wie pan, jak ja bym miał te jego pomysły notować i porównywać, i te pomysły mierzyć z realizacją tych pomysłów, to by wyszło, wie pan, na 100 pomysłów zrealizowanych 0 albo pół. To jest pierwsza podoba, bo ja przypomnę tutaj te pomysły 3 razy 15 w wykonaniu pana Platformy, czyli 15% CIT, 15% VAT, 15% PIT, aż sam się śmieje, wie pan. Tak, przypomnę, wie pan, 4 razy tak Tuska, gdzie było między innymi chodziło o rozwiązanie Senatu, o jednomandatowe okręgi wyborcze, zmniejszenie liczby posłów o połowę. Czy też przypomnę ostatnie wypowiedzi Tuska, który stwierdził, że jeżeli tylko obejmie władzę, to pierwszą rzeczą, jaką zrobi, to będzie legalizacja związków partnerskich. Ja, wie pan, ja wychodzę w tym momencie po tym jego oświadczeniu, wychodzę publicznie, mówię, jeżeli chcecie, droga opozycjo, zalegalizować związki partnerskie. Bo ma pan pomysł na to, tak. Mam na to pomysł bardzo prosty. Zadać pytanie referendalne do obywateli, czy jesteś zwolennikiem regulacji prawnych związków partnerskich zawieranych przed notariuszem w kwestiach regulacji prawa spadkowego, sprawa o tam odwiedzin w szpitalu i tak dalej, i tak dalej. Ja im pomogę to referendum rozpisać. Mówiłem o tym wielokrotnie, a potem przegłosować tak zgodnie z wolą ludu. Natomiast z Kosiniakiem Kamyszem i z panem Czarzastym rozmawiałem o tej propozycji bezpośrednio, osobiście. Nikt nie jest szczególnie tym, wie pan, zainteresowany, tak jak wszyscy krzyczeli związki partnerskie. Chce mi pan powiedzieć, że lewica nie chce wspierać związków pozamałżeńskich, to świat chcę panu powiedzieć, że rozmawiałem z Włodzimierzem Czarzastym, dałem taką propozycję i on stwierdził, że musi to skonsultować ze swoimi ludźmi i do tej pory odpowiedzi nie mam, czy idziemy w tę stronę, czy nie. A myślę, że te regulacje rzeczywiście między ludźmi, którzy tam żyją ze sobą, ich sprawa jak żyją, nic mi do tego. Natomiast tak, te sprawy spadkowe powinny być, czy sprawy odwiedzin w szpitalu powinny być uregulowane. Ja jestem cały czas na takie rzeczy otwarty. Nie podpisałem z PiS-em wbrew tym oświadczeniu platformiarzy jakiegoś, nie wiem, cyrografu, że nie wolno mi z nikim współpracować, tylko należy bielibić Kaczyńskiego. Tylko w najnormalniej świecie, proszę bardzo, macie jakieś dobre projekty ustaw, proobywatelskie ustawy. Proszę bardzo, przegłosujemy. Opozycja plus 3 głosy Kukiza dają większość. Tutaj nie ma żadnego problemu, ale oni nie chcą, wie pan. Oni żyją przede wszystkim z konfliktu, oni żyją emocją, oni żyją... Tusk kłamie, jak kłamał, tak kłamie, bo dam przykład teraz takiego komunikatu, że ta ustawa Kukiza antykorupcyjna jest guzik warta, bo przez 2 lata będzie można kraść. No taka jest narracja, tak. Nie, panie to Tusk, pan głupoty pan mówi, albo pan kłamie świadomie, albo pan nie przeczytał tej ustawy. Przepisy dotyczące kradzenia czy złodziejstwa, czyli łapówkarskie, wchodzą w życie, pierwsze antyłapówkarskie wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku. Także jakby tam pan, panie Tusk, na przykład został urzędnikiem jakimś, miał fuchę, czy fuchę w spółce, czy fuchę urzędniczą, gdyby pan przyjął łapówkę, to byłby pan, panie Donaldzie, natychmiast obligatoryjnie przez sąd skazany, minimum musiałby pana wywalić z roboty, musiałby panu dać zakaz pracy, obligatoryjnie podkreślam, tak jest przymus, od roku do 15 lat takich zakazów, też brania udziału w przetargach publicznych. Gdyby pana drugi raz pokusiło, panie Donaldzie, by coś ukraść, to wtedy by pan musiał, wtedy sąd byłby zobligowany wydać panu dożywotni zakaz zajmowania stanowiska. Chociaż akurat w przypadku pana Tuska, po pierwsze, chyba by nie chciał ukraść, a po drugie, po co miałby ukraść, skoro dostaje tak potężne emerytury z Brukseli. No ale zawsze mógłby niektórych swoich kolegów spytać z partii, albo takich, byli w partii. Nie wiem, czy życia by mu starczyło, żeby wszystkich zapytać o to, czy ich przynajmniej na pokuszenie nie woziło. Panie pośle, jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia dotycząca osób, które opiekują się niepełnosprawnymi, dziećmi oczywiście, tak, w tym kontekście. Tak. Ja mam nadzieję, że teraz już na tym
Wysokim Sejmie powinna się znaleźć pod już wejść pod obrady ustawa, no, którą bardzo długo też walczyliśmy wspólnie ze środowiskami osób niepełnosprawnych, opiekunów. Tu chodzi o taką grupę, może no, nie jakąś strasznie liczebną w kwestii no, naszego całego, że tak powiem, liczebności narodu, ale około 30 tysięcy osób, czyli też niemała grupa, to są osoby, które przepraszam, telefon zadzwonił. Które w 90-tych latach zrezygnowały ze świadczeń na rzecz swoich podopiecznych, tych no, zasiłków dla osób niepełnosprawnych. I w związku z tym mogły przejść na wcześniejszą, na emeryturę pobierały. No, ale to były wtedy sytuacje, w wielkim skrócie, w latach 90. ten zasiłek wynosił, nie wiem, 300 zł, a emerytura 1000 i to się opłacało. Natomiast w tej chwili ten zasiłek wynosi 2000 zł. Emerytury zostały na wysokości 1000 czy tam 1000 z groszami. No i zasiłku pobierać nie mogą, ale i muszą się utrzymać z tych emerytur. No i te kwestie właśnie tej sprawiedliwości elementarnej ta ustawa dotyczy i powinna je rozwiązać. No i powinny wejść jeszcze kolejne takie z tych drobniejszych, że tak powiem, nieustrojowych ustaw na najbliższe posiedzenie. Ustawa też nasza o sprzedaży bezpośredniej dla rolników, tak by w soboty czy w niedzielę rolnik miał dzień sprzedaży bezpośredniej w miastach, by miał też ułatwienia ze strony samorządu. Druga taka ustawa rolna to jest ustawa, która umożliwia, która nie wyklucza konieczność odralniania gruntów pod budynkiem, w którym rolnik prowadzi działalność jakąś pozarolniczą, bo do tej pory trzeba było na przykład, nie wiem, grunt pod stodołą, w której miał warsztat samochodowy, odralniać. W tej chwili nie będzie takiej konieczności. Być może wejdą też na tym posiedzeniu ustawy konopne, czyli możliwość, czy ustawa decydująca, bo wie pan, mamy w tej chwili możliwość sprzedaży marihuany czy tych konopi leczniczych w aptece. Tak. Natomiast sprowadzamy to wszystko chyba z Izraela i z Kanady i udało się przekonać wolę polityczną, że tak powiem, do tego, by takie uprawy oczywiście pod kontrolą w instytutach badawczych były możliwe w Polsce. No i druga ta konopna to jest, są o konopiach przemysłowych, by troszeczkę zwiększyć ilość zawartości tych składników, nie THC, to są dwa takie składniki, ja przepraszam, ale się tak straszliwie w tych kwestiach nie orientuję. W każdym razie możliwość uprawy tych konopi w sposób masowy, a nie jak do tej pory na podstawie jakichś zezwoleń, jakichś deputatów, Bóg wie czego. Panie pośle, jeszcze jedno pytanie, przepraszam, zupełnie z innej bajki, ale bardzo ważne, dosłownie sprzed chwili informacja, nie żyje kolejna osoba, jeden z migrantów na granicy Polski z Białorusią i rzeczywiście opozycja naciska na rząd, żeby no w jakiś sposób, nie wiem, przepuszczać, zająć się tymi osobami. Ja pomijam całą bzdurność tezy, że możemy to robić, skoro oni są po stronie białoruskiej. Mówię o tych migrantach, których reżim... I teraz pytanie do pana, jakie jest pana zdanie w tej kwestii? Nie słyszałem pana, tego moje zdanie jest takie, przede wszystkim moje zdanie jest takie, że kiedy mieliśmy problem, czy jakby kiedy istniał bardzo poważny problem w Syrii też z ludnością cywilną, to nie to, że się chwalił w tej chwili, ale ja po prostu wpłacałem przez chyba rok czasu jakąś kwotę kilkaset złotych na, to nie musi być kilkaset, to może być 100 złotych, ale wpłacałem na te rodziny, które przez Caritas wpłacałem na jedną z rodzin syryjskich. Takie rzeczy można robić również w tej chwili, jeżeli ktoś rzeczywiście chce się kierować. Ale co rząd ma, panie Pawle, zrobić? Ja rozumiem. Rząd, proszę pana, ja po pierwsze nie znam szczegółów. Ja nie wiem, czy to po stronie polskiej znaleziono tego emigranta. Jak to wszystko wygląda? Ja musiałbym poznać szczegóły. Ale to czy te działania rządu, które rząd podejmuje... Działania rządu są jak najbardziej słuszne i nie mam co do tego wątpliwości. Myśmy już w 2016 roku jako Kukiz15 postulowali zbudowanie jakiegoś takich zasieków wzdłuż całej granicy wschodniej Polski. Zostaliśmy wtedy wyśmiani i nazywani szczególnie przez opozycję faszystami i tak dalej, i tak dalej. Jak najmniej
bardziej powinniśmy, proszę pamiętać o jednej rzeczy. To nie jest tylko ochrona Polski, tylko to jest również ochrona całej Unii Europejskiej. Ja jeszcze tutaj nie będę mówił o analogiach wcześniejszych historycznych, ale znowu po prostu chronimy też w dużym stopniu Unię Europejską. I musimy tu postawić kropkę, panie. Nie mam wątpliwości co do tego, że jest to element wojny hybrydowej i tylko człowiek, wie pan, dobre serce dobrym sercem, ale też trzeba mieć rozum. Dziękuję bardzo w takim razie i niech to będzie konkluzja naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Dziękuję, Paweł Kukiz był moim państwem. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Kończymy, drodzy państwo, a za moment magazyn bez spin.